Cześć, witajcie we Flight Gear. W dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie, mam nadzieję tak na szybko, tylko sterowanie myszką, tak? Wszystkie jakby opcje i skróty sterowania myszką. Ja wcześniej pokazywałem ogólnie, jak się tutaj poruszać w tym symulatorze, jak się rozglądać, jak tutaj takie podstawowe skróty klawiszowe wyglądają, ale w tym odcinku skupimy się na wszystkich skrótach związanych z myszką, jeżeli chodzi o sterowanie myszki, bo też nie wszystko pokazałem w poprzednich odcinkach, bo też nie o wszystkim byłem świadomy. Także teraz dokładnie sprawdziłem, jakie tutaj mamy opcje i sobie to teraz zobaczymy. Także jak pewnie wiecie, mysz tutaj działa w trzech trybach. Pierwszy tryb domyślny to jest po prostu kursor. No, kursorem możemy sobie tutaj klikać różne elementy lewym przyciskiem myszy, czy też środkowym przyciskiem myszy. Rolką myszy też możemy tutaj operować pokrętłami, czyli kręcić tutaj rolką i na danym pokrętle i coś tutaj zmieniać i ustawiać. No i do tego ogólnie służy nam tutaj tak wskaźnik myszy. Możemy też przytrzymać prawy przycisk myszy, żeby się rozglądać w tym trybie. Tutaj na marginesie na dole widzicie też, tak, co klikam, jakie tutaj skróty są używane. Więc teraz widać, że mam wciśnięty prawy przycisk myszy i możemy się rozglądać. No i w tym trybie też możemy przesuwać kamerę. Do przesuwania kamery przytrzymujemy klawisz Ctrl, prawy przycisk myszy też przytrzymujemy i teraz możemy ruszać myszką. Czy to góra, dół się przesuwać, czy w prawo, czy w lewo, jeżeli chodzi o kamerę. I też się zastanawiałem i czego nie wiedziałem wcześniej, czy można się właśnie przesuwać kamerą do przodu i do tyłu. I oczywiście okazuje się, że też jest taka możliwość. Dajemy Ctrl, jest to bardziej złożone. Przytrzymujemy Ctrl, środkowy przycisk myszy, prawy przycisk myszy i teraz możemy ruszać myszką tak góra, dół i wtedy przesuwamy kamerę do przodu albo do tyłu. I jeżeli chodzi o przesuwanie kamery, to samo możemy zrobić, jeżeli chodzi o tryb rozglądania się. Także zobaczmy sobie teraz klawisz tabulator. Klawiszem tabulator możemy zmienić tryb pracy myszy. Teraz wszedłem w tryb sterowania samolotem, ale dajmy jeszcze raz tabulator, żeby wejść w tryb rozglądania się. Teraz mamy kursor jako strzałki lewo-prawo, co oznacza, że możemy się po prostu rozglądać. Tak, wystarczy teraz poruszać myszką, nie trzeba już nic przyciskać. I po prostu jesteśmy w trybie rozglądania się. No i w tym trybie też mamy jeszcze kilka opcji, tak? Też możemy właśnie przesuwać się kamerą. Tu też trzymamy Ctrl, tak samo jak podczas trybu po prostu kursora. Ale troszkę łatwiej jest przesuwać kamerę do przodu i do tyłu, bo wystarczy przytrzymać Ctrl środkowy i już wystarczy ruszać myszką, żeby móc przesuwać kamerę do przodu czy do tyłu. I będąc w trybie rozglądania się, możemy też kręcić rolką myszy, żeby na przykład przybliżyć sobie widok, albo żeby ten widok sobie oddalić, tak, teraz sobie oddalam. No i teraz restowanie widoku. Będąc właśnie w trybie rozglądania się, możemy po prostu kliknąć lewym przyciskiem myszy. Ja na przykład gdzieś tu się rozejrzę, na przykład w lewą stronę, klikamy lewy przycisk myszy i widzimy, że wracamy do patrzenia na wprost i też resetuje nam się zoom, tak? Zresetowało mi się powiększenie. Jak ja oddalę, kliknę lewym, tak? I patrzymy na wprost i resetuje się zoom. Ale jak widzimy, nie resetuje mi się pozycja kamery. I do tego też jest skrót, żeby zresetować sobie też i pozycję kamery, tak? Żeby wrócić na lewy fotel. To wtedy przytrzymujemy środkowy przycisk myszy, klikamy lewym i wracamy na całkowicie domyślne patrzenie na wprost, tak? Czyli także na fotelu po lewej stronie. Czyli w tej chwili zresetowała mi się pozycja kamery, obroty kamery, jak i pole widzenia mi się zresetowało, czy też inaczej mówiąc zoom. No i przejdźmy teraz do sterowania samolotem. Dajemy tabulator, żeby tutaj kursor zmienił nam się na taki krzyżyk, co oznacza, że możemy właśnie sterować teraz wolantem. No i teraz wystarczy ruszać myszką, żeby sterować wolantem, nic więcej nie trzeba robić. Ale mamy też ster kierunku. I sterem kierunku też możemy sterować. Ja tutaj zapalę klawiszem F latarkę, żebyśmy widzieli tutaj, tak, mamy pedały orczyka. I żeby nimi sterować, wystarczy przytrzymać lewy przycisk myszy i poruszać myszką w lewo czy to w prawo i widzimy, że teraz tak depcze pedał lewy i prawy orczyka, co nam oczywiście steruje przednim kółkiem, jak i tutaj steruje nam sterem kierunku, tak, tym pionowym. Jak widzimy, kółko też, tak, widzimy, nam się tam z przodu przekręca. No i to jest oczywiście bardzo przydatne, zwłaszcza podczas rozbiegu, gdzie musimy się trzymać środka pasa. Ale to nie wszystkie skróty, jeżeli chodzi o tryb sterowania, bo możemy też przytrzymać środkowy przycisk myszy
i poruszać myszką do przodu i do tyłu. I widzimy tutaj, o, że ruszamy wtedy przepustnicą. Teraz dałem pełny ciąg i dajmy ciąg bardziej jałowy. Tak, tu widzimy też z tej strony obroty silnika, jak nam się zmieniają podczas poruszania tutaj przepustnicą. Także tak działa jeszcze środkowy przycisk myszy, jeżeli chodzi o sterowanie. I jeszcze będąc w trybie sterowania, możemy też użyć rolki myszy, po prostu kręcąc rolką myszy. Tu widzimy, że kręcimy troszkę tego, może będzie mało widać, o, kręcimy kołem trymera, tak, używając teraz rolki myszy. No i widzimy, że to koło nam się kręci, jak też widzimy tutaj ten wskaźnik biały nam na przykład schodzi teraz w dół albo schodzi do góry. Także możemy też sobie w ten sposób wyważać samolot. No i zobaczmy sobie jeszcze, wróćmy do kursora, zobaczmy sobie jeszcze okienko konfiguracji myszki. No tak, bo tutaj mamy możliwość zmiany zachowania prawego przycisku myszy, jeżeli chodzi o tryb kursora. Tak jak teraz jestem, tak, możemy mieć, że prawy przycisk myszy nam się tutaj rozgląda, tak, umożliwia nam rozglądanie się. Możemy sobie to zmienić, że prawy kursor myszy zmienia tryb pracy myszy, czyli to samo robi co tabulator. Także oczywiście dla mnie lepiej jest tutaj to zachowanie pierwsze, czyli rozglądanie się. Ale to jest taka kompatybilność wsteczna, jeżeli chodzi o zmianę trybu prawym, bo tak było kiedyś, tak? Tak było w dawnych wersjach Flight Geara, ale na szczęście zmieniono to i dał, no tutaj myślę, bardziej intuicyjną opcję rozglądania się prawym. Możemy też wyłączyć całkowicie przechodzenie w tryb sterowania myszką, jeżeli chodzi o samolot, tak? Czyli teraz klawisz tabulator zmienia mi tylko dwa tryby, na kursor i na rozglądanie się i na nic więcej. Czyli nie mamy tego trzeciego do sterowania samolotem. Jest to dobra opcja, jeżeli mamy wolant czy joystick, bo wtedy przeważnie nie chcemy sterować myszką, bo nie musimy, nie mamy takiej potrzeby. A żeby sobie przypadkowo tego nie włączyć i nie ruszyć myszką i sobie tam, nie wiem, nie zepsuć lotu, to możemy to sobie zaznaczyć, żeby takie rzeczy nie miały miejsca. Kolejna rzecz to czułość też sterowania myszką. Zmienię teraz czułość na bardzo niską. No i to oznacza, że jak przejdę tutaj w tryb sterowania wolantem, no ja teraz bardzo mocno ciągle przesuwam kursor w prawo i widzimy, że ten wolant ledwo mi się przesuwa też, no obraca mi się ledwo w prawo. A jeżeli damy sobie dużą czułość, to już wystarczy tak lekki ruch myszy i ten wolant bardzo mocno się obraca. Kolejna opcja to tutaj odwrócone sterowanie pokrętem. To jak kto woli, ale ja tego akurat chyba nie lubię, tak, bo ja muszę teraz kręcić w dół i mi się na przykład zwiększa ciąg, więc wolę to chyba odznaczyć. Ale to warto sobie zobaczyć, tak, co jest dla was bardziej intuicyjne. I kolejna nowa opcja, to jest nowość, że właśnie sterowanie steru kierunku zmienia, umożliwia także sterowanie wysokością, jeżeli chodzi o tak ruch wolanta. Zobaczmy to sobie jeszcze, włączmy latarkę. Tak, przejdźmy do sterowania samolotem, mamy krzyżyk i lewo, prawo, trzymamy lewy przycisk myszy i tak możemy teraz tylko ruszać sterem kierunku, a wolant jest zablokowany całkowicie. A co się stanie, jak zaznaczymy tą opcję? Dajmy sterowanie jeszcze raz i lewo, prawo, tak, myszka lewo, prawo, jak chodzi, przytrzymując lewy przycisk myszy, to zmienia nam się tutaj, tak, sterowanie sterem kierunku, ale też chodzi nam wolant, jeżeli damy myszką od siebie do siebie. No i to jest bardzo przydatne przy startach, bo jeżeli startujemy, to oczywiście trzymamy lewy przycisk myszy, żeby utrzymać samolot na środku i lewo, prawo sobie tak centrujemy samolot, trzymając go na środku pasa, żeby nam nie uciekał, przeważnie w lewo. No ale w pewnym momencie będziemy musieli dać wolant na siebie, żeby no, podnieść nos samolotu i wystartować. Wtedy jest o tyle wygodniej, że nie musimy puszczać lewego przycisku myszy. Możemy ciągle trzymać lewy przycisk myszy i po prostu podnieść samolot i wystartować. Także o tyle ta opcja jest przydatna. No bez tej opcji musimy puścić lewy przycisk myszy i dopiero wtedy możemy dać wolant na siebie. Także myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o skróty tutaj związane z myszką. Z tego co też zauważyłem, to te skróty są uniwersalne, powinny być uniwersalne i działać w każdym samolocie. Oczywiście też, o ile samolot nie nadpisze takiego skrótu, no po prostu własnymi jakimiś ustawieniami. Także takie skróty powinny działać wszędzie. Także to tyle w tym odcinku. Dzięki i do następnego razu. Cześć wam!